Oj, coś mi tutaj pani się... Poseł, za chwileczkę, Seneszyn, za chwilę... Cytując klasyka, piękna idea. Pan poseł Grzegorz Braun. Pan poseł Grzegorz Braun, coś tam się tu pomyliło. Przepraszam pana posła. Proszę już, pani jest, proszę bardzo. Przepraszam pana. Pani poseł Seneszyn, szkolnictwo narodowo-katolickie, piękna idea. Można by klasyka zacytować, ale niestety pod rządami grupy rekonstrukcji historycznej sanacji mamy tendencję do centralizmu, zamordyzmu i to jest tego przejaw. Lex Czarnek. Doczytałem się w wywiadzie, którego udzielił pan minister, że nie znalazł się czasu na konsultacje z posłami, znalazł ten czas, by konsultować się z panią prezydent, wiceprezydent miasta stołecznego Warszawy, Renatą Kaznowską. Bardzo proszę o wskazanie jakichś śladów w dokumentacji, w pracy ministerstwa, jakaś notatka z tej rozmowy, czy może jakiś protokół zgodności światopoglądowej. Poprzedniczka pana ministra na tym stanowisku z ubolewaniem stwierdziła, dzieci wyciekają nam z systemu. No i właśnie Czarnek łata, a ja mówię szczęść Boże wszystkim, którzy powiększają wyciek dzieci z systemu przez organizację edukacji domowej. Pani poseł.